szukamy wypożyczalni samochodów, jedziemy nad Morze Martwe. Wyjechaliśmy z Jerozolimy, przed nami prawie 2 godziny drogi, koło 100 km nad Morze Martwe. Po drodze znaleźliśmy taki punkt, jesteśmy dokładnie na poziomie 0, a dookoła bardzo fajne widoczki. Jedziemy dalej. Dojeżdżamy na miejsce, zostało jeszcze 10 minut. Dookoła pustynia, góry. Jutro jedziemy na jakąś wycieczkę jeszcze kolejką linową. Gdzieś jedziemy na jakąś dużą górę. Jesteśmy nad Morzem Martwym. Podobno ciekawe uczucie. Jestem ciekawy, jak to będzie. Zobaczymy, czy ciepła. No nie, okej. Okay. Na razie normalnie. Ciekawe uczucie. Nie ruszam się i pływam. Jak na jakimś balonie, coś takiego. Nie trzeba mieć pływać prawdopodobnie. Po prostu leży się jak na wstalce. Śmieszne. Próbuję się utopić i się nie da. No woda tutaj jest po kostce, nie po kostce. Tyle wody jest. Próbuję przysłona. O kurwa. Słona jak pik. Gdyby ktoś worek soli himalajskiej wysypał. Strasznie mi się tu podoba. Szkoda, że jesteśmy tylko na jedną noc. Nie wiedziałem, że będzie tak fajnie. Nie miałem czasu się przygotować, poczytać. Wrażenie w dużym skrócie niesamowite. Nie do opisania. Każdy z was powinien to przeżyć, także jedźcie nad Morze Martwe. Super sprawa. Ciężko wejść na pewno. Warto wziąć sobie takie buty, jak się zabiera do Chorwacji, takie jakby sandały do wody. Całe dno, szczególnie przy brzegu, jest w takich dużych kryształach, kulkach soli. Kompletnie nie da się po tym iść, bardzo ciężko wbijają się w stopy. Dlatego jedyne rozwiązanie, jeżeli nie ma się takich butów, to jest od razu, jak woda jest dosłownie po kostki, położyć się i odpłynąć. Jest na tyle duża wyporność, że z tym nie ma żadnego problemu. Woda może być po kostki, można się na niej śmiało położyć, na brzuchu, na plecach i wypłynąć w głąb. Woda jest bardzo ciepła, nawet przy brzegu bym powiedział za ciepła. Wrażenie jest takie, jakby była delikatnie tłusta. Niesamowite wrażenie. Najciężej w ogóle, jeżeli się wypłynie tam troszeczkę głębiej na szersze wody. Jest taka wyporność, że nawet ciężko się obrócić z brzuchu na plecy. Zupełnie inaczej niż w basenie, także każdy z was powinien to przeżyć. A jeżeli chodzi o odczucia takie i działanie na skórę, to czuję zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o zarost, o skórę na twarzy, mimo że spędziłem w tej wodzie dosłownie z pół godziny, czuję, że to działa. Także fajna sprawa, przywiozę sobie sól, przywiozę sobie tą glinkę, jutro może jeszcze zdążę się nią nasmarować. A przy okazji niesamowite widoki. Z jednej strony jest morze, a z drugiej strony bardzo, bardzo wysokie góry. Z rzeczy, których się nie spodziewałem, nie wiem czemu, skoro jest tu tak fajnie, a miejsce jest zdominowane praktycznie przez osoby, przez emerytów. Jesteśmy tu prawdopodobnie najmłodszymi ludźmi. 99% są to osoby plus 50, plus 60, plus 70 nawet, bo 50 to nie są emeryci, jeszcze troszeczkę muszą popracować niestety. I Rosjanie. Praktycznie są sami Rosjanie, obsługa wszędzie u nas w hotelu przynajmniej mówi, wszyscy mówią po rosyjsku.
wszyscy goście to są Rosjanie, obsługa mówi po rosyjsku, w sklepach są napisy po rosyjsku, także wiedzą Rosjanie, co dobre, naprawdę bardzo fajne miejsce. A teraz idziemy spać, jutro musimy wcześniej wstać, żeby jeszcze raz się wykąpać i niestety wracamy do domu.